Czołem, przywiało nas wraz z Andrzejem na półwysepku Nisaki. Idziemy odwiedzić parę ciekawych miejsc, jak to zwykle bywa w naszych przygodach. Zatrzymałem się na sekundę zobaczyć, co tu mają ciekawego w budce z warzywami. Tutaj już jest taka lepsza generacja budek z warzywami. Pokazywałem już wam takie drewniane małe budki, gdzie rolnicy miejscowi wykładają jakieś swoje plony i na przykład torebeczka jest tam za 100 jenów zazwyczaj do kupienia. A tutaj zobaczcie, jaka piękna wiata zrobiona. No i co tu mamy ciekawego w środku? Wiecie, jak przyjdzie się, tak? Marcheweczka jest po stówce za opakowanie. To nawet nie wiem, co to jest. Fasolka po stówce. Gobo, papryka, czosnek. Jest parę rzeczy, no akurat z tych rzeczy niczego nie potrzeba, więc... kwiaty. Tam jest skrzynka z pieniążkami. Widzicie? Nikt nie bierze. To jest jakieś miejsce historycznie ważne, zaznaczone jako historycznie ważne na mapie. Ale co to takiego, nie wiadomo. Jest tu jakiś... A, może te posągi tutaj. Widziałeś to, Andrzej? O, spójrz na te posągi, takie drewniane. Wyglądają jak takie lalki, mocno spróchniałe. Ten jest w środku pusty. Tutaj. Myślę, że jakieś religijne znaczenie. Do miejsca, do którego udajemy się, podobno jest 30 minut z tą drogą na piechotkę, więc chodźmy. Do zobaczenia w głębi gór. Kontynuujemy. Teraz droga prowadzi bardziej w las. Jakieś kanały tu są. A, tu jest taki strumień. Wielki. Tu jakiś strumień też tam słyszę. Ależ urokliwe są te górskie strumienie. Zwłaszcza kiedy są kamienie pozarastane mchem. Tutaj dochodzimy do jakiejś kapliczki małej. Też wyglądają na bardzo starą płaskorzeźbę. Teraz trzeba by mi się wdapać jeszcze troszkę wyżej, bo miejsce, do którego się udajemy, to taka grota, klif z pięknym widokiem na... A, to tam chyba. To jest to, o co nam chodziło.
I oto oczom naszym ukazuje się dosyć stromy klif tam z jaskinią, z której to podobno jest widok na całą okolicę. I piękne skały tutaj w tym rejonie. Wejście tam też do najłatwiejszych nie należy, bo coś ja z gimbalem jestem. Trzeba się tutaj o zboczu tego klifu po prostu poruszać. Coś takiego. A tak, Andrzejku, zobacz tu za siebie. Tutaj już widać to, czego możemy się tu spodziewać. O. Pięknie. Teraz tylko jedna rzecz mnie tu frapuje, mianowicie start. O, tu, stąd w sumie można wystartuje. O, niesamowita grota w takim klifie. Tutaj jest dosyć stromo w dół. Jeszcze. Jaki klimat tu jest. Tam jest jakaś dziura wywierdzona. Co mi się wydaje. O. Spójrzcie na ten widok. O. Co za klimat. Okej, chodźmy zobaczyć tam wyżej. Tradycyjnie w Japonii, będąc w miejscach takie jak to, zawsze towarzyszy taka nutka niepewności, czy przypadkiem gdyby się zatrzęsła ziemia w tym momencie. A tutaj jest pudełko, w którym tutaj można się wpisywać, bo widziałem to w internecie. Pieczątki są. Jest pieczątka tutaj dla osób, które odwiedzają te różne miejsca. Można sobie przybić pieczątkę, są tu kartki, wziąć ze sobą. No, tu jest jakaś mała kapliczka i ofiary odwiernych. Tutaj też są figurki. Ale widok stąd jest nieprawdopodobny. A tu jeszcze pokazałem, czy nie? Pokazałem, bo ktoś tu ognisko nawet robi. Czy może jakieś obrzędowe. Tam też taką jaskinię widać w tym. To też prowadzi szlak jeden. Zaraz sobie to obejrzymy z góry. Spokojnie, moi drodzy. Ale przyznacie, że miejscówka niesamowita, proszę? Awatar. Awatar, tak. W Wietnamie na północy są tego typu. A te z Awatara to są z Chin. Też jest właśnie w Chinach taka. Jest, to było kręcone w Chinach, gdy... A tu jest pieczara smoka wawelskiego. A tu nie ma jaskini, Andrzej, to jest tylko taka mała. To nie wejdę. Tam jest tylko taka mała pomieszczenie. To są takie charakterystyczne formacje skalne w tym rejonie Kunisaki z kolei półwyspu. We'll be right back.
Okej. Co było do zobaczenia i filmowania już wykonaliśmy. Widzicie, tak wygląda droga tutaj. I tak bokiem się tutaj idzie troszeczkę po tym, po tym zboczu. Więc to był dobry pomysł, że zmieniłem buty. Andrzej jako kozica nie musi, on zawsze w Adidasach. Nie, bo czasami w trampkach. Czasami w trampkach. A, zapomniałem sfilmować tego schabowego w ogóle, kurde no. Dzisiaj na obiad był schabowy z ryżem, czyli tonkatsu. I teraz tak, idziemy dalej. Zeszliśmy trochę niżej z tej jaskini, którą wam pokazywałem. Tu cały czas po naszej prawej jest ten klif, który jest coraz wyższy. I też tam wygląda coś na rodzaj może małej wnęki, bardziej niż jaskini bym powiedział nawet. Ale nie wiemy, gdzie tam jest wejście i czy jest wejście. No dobrze, idziemy na razie tą drogą. Duża kupa. O, gdzie? Tutaj. O, to też dzika świnia może. Kamufluje się, podobna do kamieni. Duża kupa. Ależ te liany są magiczne. Może tędy się dało kiedyś? Nie, nie dało się. I gdzie dalej? Tędy? Tutaj jest szlak, tak? Niech to szlak. Tędy prowadzi szlak przez strumień. Chodzimy coraz dalej i wyżej, ale nie wiemy, czy tu jeszcze coś ciekawego będzie. No dobrze. Zobaczmy w takim razie, co tu się wydarzy. Doszliśmy do takiego momentu. Jesteśmy tak jakby na górze tych klifów. Myślę, Michale, że chyba warto będzie widać. No już idę. Jeszcze. Teraz idziemy tak grzbietem, bo tutaj te góry mają taką specyficzną formację. Właśnie. No tak, chyba będzie widok. Szlak się rozwidla na punkt widokowy. Tak? Już idę. I na dalszą drogę. Postanowiłem sprawdzić szlak. O, tak, teraz. Tam widać w oddali te skały. Tu jest w górę, tak? Szlak? Nie, to jest punkt widokowy. A, okej. Okay. To idę. Teraz muszę drapać się tam z tym gimbalem. Ale to był błąd. Dzisiaj zabranie tu gimbala. Mam takie przeczucie, że... Jesteśmy na szczycie jednego z tych klifów. Klif z jaskinią jest mniej więcej tam, gdzie byliśmy poprzednio. Tam w okolicach tej dużej góry na dole jest ulica, gdzie zostawiliśmy auto. Tam już na przykład widać końcówkę Kunisaki.
typu. Tam już jest morze otwarte. I w oddali Shikoku. Chociaż tam może być Hiroshima, widać coś już chyba, no, mi się wydaje. Przy dobrym... Ale szmarownicza ta okolica, tu pięknie pachnie sosną jeszcze z tych czubków sosnowych. Zaraz może weźmiemy trochę zrobić syropek od kaszlu. Góra Futago. Kuroki, Monji, Sento, Fudo. Tak, tutaj na półwyspie Kunisaki góra Futago jest najwyższa, 721 metrów. I to jest właśnie tam, gdzie moi drodzy, byliśmy już oglądać świątynię Futagodzi. Tam dalej, gdzie jest ten szlak pielgrzyma, bo jest tutaj na półwyspie Kunisaki również szlak, który nazywa się szlakiem pielgrzyma. I to jest ten sam rodzaj formacji skalnych. I on wiedzie właśnie tak, jak tutaj widzicie, po wąskim grzbiecie. Tutaj tego nie widać, ponieważ jest zielono zarośnięte, ale tutaj jest spadek jakieś, nie, 20 metrów. Może więcej nawet, z jednej i z drugiej strony. I to jest taki dosyć wąski grzbiet. Więc tam, gdzie jest szlak pielgrzyma, taki właśnie, tak wygląda taki szlak, idzie się takim grzbietem. Też tam odwiedzimy oczywiście prędzej czy później. A tutaj jest koniec. A to jeszcze, za chwileczkę. A tutaj jest koniec tego glifu też, jest tam przepaść, ale... Dzięki tym drzewom nie czuć aż tej wysokości tak bardzo, więc można swobodnie się tutaj czuć. Ok, moi drodzy, schodzimy tędy. Samo zejście to nie jest jakieś specjalnie kosmiczne, dzięki tym, że z użyciem jednej ręki może być trochę. Wracamy do auta i udajemy się do kolejnego miejsca, które mamy zaznaczone tu w tym rejonie. Te pszczoły chyba sobie budują. Nie wiem, co one tam robią, ale może sobie tam budują gniazdo, ale tak nisko to jest trochę dziwne. Z naszej ręki. To jest chyba, on się chyba nazywa Rat Snake, tak po kolorze coś kojarzę, wiesz? Uciek. Tak, no teraz jest sezon na węże, widzi je, można je spotkać coraz więcej. A ten tutaj podjechałem, akurat wyszedł z kanału i uciekł już. Szybko dosyć uciekał, bo boi się ludzi. Ok, jesteśmy na tropie kolejnej tutaj, kolejnego miejsca ważnego historycznie. Tak, w taki sposób jest zaznaczone na mapie. I z jakiegoś powodu droga jest zatarasowana tutaj płotem. Więc trzeba przejść ten. Tutaj jest jakiś monument i tak jakby podmurówka jakiejś starej świątyni, ale to raczej nie o to chodzi. Tędy droga prowadzi jakaś w górkę. Zobaczmy. Nie wiem, dlaczego teren ogrodzony, tam jakiś lasek bambusowy. O, taki klimat tutaj jest. I wywalone. Tereny idealne dla węży. Tak, tutaj co doczytałem już wcześniej też w opisie na mapie Google, że mamy tu do czynienia z kamieniem, na którym są wizerunki Buddy, bardzo stare. Widzisz te wizerunki Buddy? Tak. Po prostu masz z tyłu dwa takie płaskorzeźby. Dwie takie znaczy płaskorzeźby i... Czyli to jest to miejsce historyczne. Bardzo stare. Jest tam napisana jakaś data, czy coś? A nie patrzyłem na daty. Masz jeszcze z tyłu dwa i jeden. A, i tu są dwa jeszcze. O, wyglądają nieźle. Piękne są takie stare rzeźby.
Z jakiegoś powodu teren jest ogrodzony z wielu tutaj stron. Nie wiem, o co chodzi, dlaczego, czy coś tu się wydarzyło, czy po prostu teren prywatny. Tu mamy jeszcze do czynienia z jedną płaskorzeźbą. Okej. Tak wygląda miejsce. Mamy jeszcze miejsce jedno ciekawe. No będziemy musieli troszkę w górę wejść. Ale mam nadzieję, a wręcz jestem pewien, że będzie warto.